Dzień dobry, witajcie. Kolejny odcinek, a w nim hybrydy z pieczęci cylindrycznych. Robiąc wcześniejsze odcinki, trafiłem na ciekawe zdjęcia, mianowicie zdjęcia pochodzące oczywiście z odcisków cylindrycznych pieczęci. I sporo na tych obrazkach mamy jakby, no nie jakby, tylko na pewno hybryd. To, że świat był hybryd pełen, to już wiemy z różnych mitów i opowieści, mity hebrajskie, mity greckie i tak dalej, i tak dalej. Wybrałem najciekawsze obrazki, które wpadły mi w ręce. I tak, na obrazku numer 1 mamy coś, co wszyscy określali jako drzewo życia. Oczywiście, jeżeli była to jakaś wysoce zaawansowana technika, to nie było to drzewem. Jednakże na obrazku numer 1 nad tym niby drzewem unosi się statek powietrzny. Niektórzy określali, że to było po prostu jakieś koło ze skrzydłami, a w nim siedział jeden z bogów. I tyle, a inni uważają to za obiekty latające. Po prawej i po lewej stronie tego drzewa stoją bogowie. W drugim rzędzie, znaczy za bogami, stoją już hybrydy. I bogowie mają jakieś specjalne rzeczy w dłoniach, które wtykają w to drzewo. Na innych obrazkach coś z niego wyciągają, więc nie wiemy, co to było, czy jakieś zbiory, czy jakaś energia, czy jakieś specjalne rzeczy. Ale ta hybryda, która stoi za jednym z bogów, z głową orła, ze skrzydłami, ma w ręku ten taki tajemniczy koszyczek. I ten koszyczek mógł być atrybutem władzy i będzie odcinek o tym, że taki koszyczek ukradł ptak Abzu, czyli hybryda. A kto miał tabliczkę losów bogów, bo być może o to chodziło z tym koszyczkiem, to mógł robić różne rzeczy. Mógł zawracać bronię, mógł się bronić przed atakiem, mógł sterować całym światem. W tej tabliczce losów miało być wszystko zapisane. Było to jakieś urządzenie zapewne. Obrazek numer 2. Bóg, Anunnak, Anunnaki ze skrzydłami w postaci człowieka będzie albo się bronił przed dwoma hybrydami, które wyglądają jak konie ze skrzydłami, albo z nimi walczy, albo będzie się bronił, albo po prostu pokazuje komuś, że potrafi, że one, nie wiem, że potrafi z nimi jakoś współpracować, że one oddają mu hołd, ale prawdopodobnie ma w dłoniach dwa noże, więc jest coś takiego przedstawione, że on zabije z dwóch stron te dwie hybrydy, bo tu ewidentnie widać na obrazku 2, że ma krótkie nożyki, trzyma w dłoniach. Co ciekawe, na obrazku 1 był Bóg w normalnej formie i za nim Bóg ze skrzydłami z głową orła. Tutaj mamy już Boga ze skrzydłami i hybrydy ze skrzydłami. Głowa konia i Bóg w postaci człowieka, ale ze skrzydłami. Obrazek numer 3. Dość ciekawy, bo jest koń, jest rydwan, są łucznicy na nim, a przed koniem stoi hybryda. Głowa lwa, ręce tułów człowieka, nogi z pazurami. Wielokrotnie taka jest przedstawiana na obrazkach. I tutaj mamy polowanie na hybrydę z głową lwa. Isztar też była przedstawiana z pazurami, miała ciało kobiety, piersi, twarz ludzką, wszystko było ludzkie, natomiast same stopy były ze szponami, były to stopy zwierzęcia. Obrazek 4 to jest jeden z bogów, który trzyma coś w dłoni, na innych obrazkach z pieczęci klinowych coś takiego wtyka w to niby drzewo życia, niby, bo nie wiemy, czym ono było. Czy było to jakieś super ekstra urządzenie? Zapewne tak. Tutaj Bóg ma skrzydła i tutaj jest to Bóg Anunnaki, natomiast nawet identyczni bogowie są odnajdywani na różnych rycinach czy różnych przedstawieniach na murach w Indiach. Także
Obrazek numer 5, oczywiście Bóg lub hybryda z głową orła, sokoła, cokolwiek innego. Obrazek numer 6 jest dość ciekawy, ponieważ mamy zapewne po środku mniejszego człowieka, a po lewej stronie Anunnaki, po prawej stronie jest kobieta, po lewej mężczyzna, być może są to właśnie bogowie, ale tutaj przedstawieni bez skrzydeł. Człowiek po środku jest mniejszy, ponieważ bogowie mieli mieć dużo większy wzrost od człowieka. A u góry nad człowiekiem nie wiem, co to może być, ale może coś dodatkowego, jakaś ryba z głową boga, nie wiem. Bądź ten słynny pojazd latający, który przedstawiony jest na wielu obrazkach. Obrazek numer 7 to też Bóg Anunnaki albo hybryda, ale już bardziej to nie jest chyba głowa, jest już takim totalnym miksem chyba lwa, bo taki nos jest lwi z głową człowieka, czyli jeszcze jakaś inna kombinacja. Stopy szpony jakieś, ręce już człowieka, skrzydła i głowa. Obrazek numer 8. Po prawej stronie jest powóz, na którym stoi jakiś bóg Anunnaki. Ciągnie go tym razem nie koń, a hybryda. Jest to jakiś lew ze skrzydłami. Skrzydło jeszcze ma na ogonie dodatkowy jakby taki ogon bobra. Coś mu z pyska leci albo zionie ogniem. Przed nim jest inna hybryda i wylewa coś z dzbanuszka albo mu na głowę, albo coś, żeby się napił, ale nie wiadomo dokładnie. Nad lwem, tą hybrydą ze skrzydłami, stoi jakaś bogini i trzyma coś w dłoniach. Może było to przedstawienie wody, bądź może jakieś strzały. Wyraźnie jest to jakaś bogini i nie wiadomo, czy tutaj ta hybryda ma być zabita, czy ma być uleczona, czy coś jej tu podają. Czy jest to, no jest zaprzężony ten powóz w hybrydę, także nie w konie, a w hybryda ciągnie tym razem. Obrazek numer 9 to bóg Anunnaki, który kładzie lwa. Za nim jest łucznik, w głowie lwa tkwi strzała. No i pytanie, czy teraz taki normalny człowiek w dzisiejszych czasach, nawet jakby miał 2 metry albo więcej, to czy znaleźlibyśmy siłę, żeby jedną ręką złapać za szyję lwa i skutecznie stawić mu opór? No wydaje mi się, że nie, bo lew nawet osłabiony, czy nawet z jakąś strzałą w części ciała, jeszcze by miał sporo siły, żeby normalnego człowieka przywrócić. Natomiast tutaj z łatwością jeden z bogów sobie z lwem daje radę. A jeszcze zobaczcie, że na pierwszy rzut oka nie widać, tylko trzeba się wpatrzeć, że prawą ręką przebija lwa mieczem. Lewą go trzyma za szyję, a w prawej ma miecz i miecz przebił lwa. Tu początek miecza jest i dalej miecz wychodzi już za plecami lwa. Obrazek 10 dość ciekawy. Nad głową boga jest ten pojazd latający, bądź to znane skrzydełko, które pojawia się też w Egipcie, pojawia się później u Persów, u Zaratustrian. Jest to farawahar, czyli znaczek boga przejęty tak samo z Mezopotamii, wkradł się do innych religii, albo inne religie wiedziały dokładnie, czym to było, tak? I dalej to ludzie tam, czy kapłani mieszkający, postanowili uwieczniać dalej te znane skrzydełko, ten symbol. I tutaj jakiś bóg Anunnaki trzyma za głowy dwie hybrydy. Hybrydy mają tym razem ciało, nie wiem, konia, skrzydła, a głowy ludzkie. No, tu jest ciekawy obrazeczek. Obrazek 11 jest taki trochę mniejszy, ale jest coś ciekawego nad nim, bo jeden z bogów lewą nogą trzyma na plecach już pewnie ubitej hybrydy, a prawą celuje łukiem w hybrydę, która unosi się w powietrzu. Jest to wyglądający jak lew, pokryty łuskami, ze skrzydłami. Jeden z bogów, hybryda wcześniejsza. Po prawej stronie od niego jeszcze jest bóg w pojeździe latającym, w kółeczku.
Natomiast tutaj lew ten, to jest akurat wygląda jak ten ptak Abzu, o którym będzie odcinek, i to może to przedstawiać właśnie. Zabicie ptaka Abzu, czyli hybrydy, która powstała wcześniej niż ludzie. Głowa lwa, szyja, głowa taka chimeryczna, skrzydła, tułów jakby konia, ale pokryty dodatkowo piórami lub łuskami. No i tu następuje jego zabicie, czyli odbywały się polowania na hybrydy lub hybrydy, gdy za dużo coś przeskrobały bądź były niewygodne, zostawały eliminowane. Obrazek bez numeru to oczywiście jakiś Anunnaki trzymający małego lwa pod pachą. To jest też pokaz siły, no bo no, lwy są chyba, nie są takie lekkie jak piórko, żeby złapać sobie małego i tak sobie trzymać, a tutaj wielokrotnie na obrazach pokazanych, na tabliczkach cylindrycznych, to oni nie mieli z tym problemu. Ani z dużym lwem, ani z małym, żeby go wziąć pod pachę na ręce. Tu jest zdjęcie pieczęci cylindrycznej, po prostu jak to było robione, na takich rolkach rydli, jak w naglinie, i potem po odbiciu takiej rolki ukazuje nam się obrazek. Tutaj kolejny raz lew pod pachą. No i jeszcze jedno zdjęcie lwa pod pachą. Na bóg Anunnaki ma taki pas na prawym ramieniu, a na nim rozetka i inne znaki. Na ręku ma też taką bransoletkę z taką rozetką. To wygląda jak zegarek. I to tyle z tego odcinka. Najciekawsze hybrydy z pieczęci cylindrycznych. Będzie odcinek o zabiciu ptaka Abzu, który był hybrydą, a która wykradła bogom coś bardzo ważnego, atrybut władzy, tabliczkę losów, ale oczywiście musiało być to czymś więcej niż tylko tabliczką losów. Kojarzy się to od razu z wyrocznią Urim i Tumim, taką samą wyrocznią, jaką mieli właśnie Izraelici. Dzięki za ten odcinek, cześć.